festiwalu mini koszykówki, w tym roku pod nazwą Wielka Przygoda z mini koszykówką Koszalin 2017. Młodzi zawodnicy na boiskach zespołu szkół nr 11 przy ulicy Jabłoniowej trenują i rozgrywają mecze. Nie brakuje też dodatkowych atrakcji, w tym wyjazdów nad morze, gier i zabaw, czy wypadów do Koszalińskiego Parku Wodnego. W tym roku w festiwalu mini koszykówki udział bierze ponad 600 młodych adeptów basketu. Impreza od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem i do Koszalina przyjeżdżają drużyny z całego kraju. Mamy 38 drużyn, 19 drużyn żeńskich, dziewczyn, 19 drużyn chłopców z różnych, przeróżnych krańców naszego kraju, bo są drużyny z Przemyśla, są drużyny z Lipowej, są drużyny tutaj z niedalekiego, to jest zachodniopomorskiego okręgu. Turniej trwa 12 dni, z czego 10 to treningi i mecze koszykówki, ale jest też czas na zwiedzanie regionu, wycieczki nad morze, integrację i zabawy. Czy wśród młodych koszykarzy pojawi się nowy Marcin Gortat, czas pokaże. Ten festiwal jest cykliczny, tak więc ten poziom z roku na rok po prostu też jest coraz wyższy, bo te chłopaki się rozwijają. Koszykarze podczas rozgrywek z uwagą słuchali sugestii trenerów i wszyscy są bardzo zadowoleni bez względu na wynik rozgrywek. Żeby bronić na nogach, a nie rękoma, bo wtedy można dużo fauli zarobić. Dobrze się grało, no ale cóż, przegrana, za dużo strat zdecydowanie było i nie potrafiliśmy zebrać piłki. No i głównie przez to przegraliśmy. A kolejne mecze przed wami? No tak, kolejne mecze przed nami. Cieszymy się, że to był jedynie mecz sparingowy, ponieważ pierwszy mecz został przez nas wygrany. Konkursy. Mecz All-Stars. Nie wiem, to wszystko. Takie różne wycieczki, na przykład wczoraj byliśmy w akwaparku. Na tej imprezie podoba mi się to, że możemy grać z innymi zespołami z całej Polski. Uroczyste zakończenie imprezy zaplanowane jest na 6 lipca. Poznamy wówczas najlepsze drużyny. Ostatni dzień też mamy mecz gwiazd, który jest takim zwieńczeniem tego całego wyjazdu. Dzieciaki dostają stroje sportowe, dostają też nagrody, mamy finały, wszystkie najlepsze, że tak powiem, osiągnięcia. Wszystko takie fajne zwieńczenie, uważam. I na ten ostatni dzień myślę, że wielu koszykarzy i koszykarki czekają. Organizatorów cieszy fakt, że sport wygrywa z internetem i grami komputerowymi. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa ponad 70 opiekunów.